Że Pan Jezus po zmartwychwstaniu zwykł był pozdrawiać swoich uczniów i tych, z którymi się spotykał, słowami pokój wam. Niech mi wolno będzie również przy tej okazji, że obchodzimy pamiątkę zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa i was, drogie siostry i drodzy bracia, pozdrowić tymi samymi słowami pokój wam. I to jest problem, co teraz. Często widzę zakłopotanie na twarzach gospodarzy, dom, których odwiedzam, i mówię, pokój domowi temu. Konsternacja. Nie wiadomo, co teraz. Odpowiadam więc, powiedzcie, że spokojem przyjmujemy. A więc jeszcze raz. Pokój wam, drogie siostry i drodzy bracia. Dziękuję bardzo. No, dobrze. Proszę, abyśmy otworzyli objawienie świętego Jana, moją, jak wiecie, umiłowaną księgę, choć wszystkie kocham, bo to przecież Pismo Święte, ale dzisiaj chciałbym zaprosić was do czytania i słuchania fragmentu z pierwszego rozdziału od 9 wiersza. Ja... Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który przemawiał. To, co widzisz, zapisz w księdze, i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące, jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję, na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Chciałbym, kochani, dzisiaj w ten taki niezwykły dzień, w którym świętujemy pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, zwrócić uwagę na pewne prawdy, których Pan Jezus tak bardzo chciał nauczyć swoich uczniów. Skoro chciał, aby oni o tym wiedzieli i to sobie zapamiętali, to oznacza, że prawdopodobnie i my bezustannie musimy sobie te prawdy dla przypomnienia powtarzać, przypominać i wierzyć w nie. Jakiego rodzaju
po zmartwychwstaniu prawdy Pan Jezus przekazywał swoim uczniom. Zwróćcie uwagę, kochani, że podczas tych 40 dni pobytu z uczniami po zmartwychwstaniu do momentu wniebowstąpienia nie czytamy, aby Jezus uczynił jakikolwiek cud, co było ważne. Ale odnoszę wrażenie, że ponad czynienie cudów było jeszcze coś ważniejszego. Dlatego Pan Jezus chciał pozostawić nie wrażenia cudów, ale wrażenia tego, co im chciał przekazać. Chciał im przekazać bardzo ważne prawdy. I dobrze by było, abyśmy sobie i my te prawdy uświadamiali i o tych prawdach pamiętali. Pierwszą z nich, którą bezustannie z kimkolwiek się Pan Jezus spotkał, przekazywał, to była prawda o Jego zmartwychwstaniu. Każdej osobie, począwszy od kobiet, skończywszy na Piotrze, Pan Jezus powtarzał i powtarzał i powtarzał o swoim zmartwychwstaniu. Nie czyniłby tego, prawdopodobnie nie czyniłby tego, gdyby nie widział pewnego niebezpieczeństwa, które może się stać. A tym niebezpieczeństwem, które przewidywał, że może się stać, to niewiara w Jego zmartwychwstanie. Pamiętacie, gdy tylko strażnicy zorientowali się, że pusty jest grób, że go tam nie ma, przyszli do duchownych owego czasu, przyszli do uczonych w piśmie i stwierdzili, nie ma go, coś się z nim stało. I wtedy duch kłamstwa odniósł swój triumf, bo poprzez tych uczonych w piśmie, zostali okłamani, to znaczy zostali sprowokowani do tego, aby kłamać. Zapłacono im ogromne pieniądze, aby uwierzyli i aby powtarzali kłamstwo. Nie wiem, czy uwierzyli, ale aby powtarzali kłamstwo. A tym kłamstwem było to, iż to podczas nocy uczniowie przyszli i wykradli Jego ciało. I dlatego Go nie ma. Ale każdy, kto czyta ten fragment z Ewangelii Mateuszowej, zdumiewa się. Zdumiewa się. Ja osobiście się zdumiewam. Dlaczego? Ponieważ uczeni w piśmie wpoili w tych żołnierzy, a oni to następnie przekazali Piłatowi. My spaliśmy. A gdy my spaliśmy, uczniowie przyszli i ukradli ciało Pana Jezusa. Musieli mieć bardzo lekki sen. Bo człowiek, który śpi, to nie wie, co się wokół niego dzieje. Natomiast oni wiedzieli, że ukradzione zostało ciało Pana Jezusa, mało, i że to zrobili uczniowie. Każdy zdrowo myślący człowiek zapytałby, no to skoro spaliście, to skąd wiecie, że uczniowie wykradli ciało Pana Jezusa? Ale zauważcie, choć od tamtego czasu minęło tysiące, setki lat, jest wielu ludzi, którzy ciągle w to wierzą. Ciągle wierzą, że Jezus nie zmartwychwstał, ale że Jego ciało zostało wykradzione przez uczniów. Bazują na tym kłamstwie szatańskim. Może i na tej sali są tacy, którzy aż dotąd w tę diabelską intrygę wierzyli, że Jezus nie zmartwychwstał, ale że Jego ciało zostało wykradzione. Człowieku, opamiętaj się, bo jak można wierzyć w takie brednie? Gdy śpisz, to nie wiesz, co się z tobą robi, co się z tobą dzieje. A oni wyraźnie stwierdzili, myśmy spali, a uczniowie przyszli i wykradli ciało Pana Jezusa. To jest brednia, to jest kłamstwo, ale to mi pokazuje, jak bardzo i zdecydowanie łatwiej jest wierzyć ludziom w kłamstwo niż prawdę. A prawda polega na tym, że trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Gdybyście się tym tematem interesowali, a może się interesujecie, to byście zauważyli, ile kłamstw od tamtego momentu ludzie wymyślali, aby podważyć
ten ważny fakt chrześcijański, że Chrystus zmartwychwstał. Stosunkowo niedawno, jakieś 80 lat temu, pewien uczony żydowski odkopał jakieś kości i stwierdził z całym swoim autorytetem, że to są kości Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby to było prawdą, to by oznaczało, że Chrystus nie zmartwychwstał, że umarł i oto jego kości. Mało. Dowodził także, że wraz z nim do grobu złożona została jego żona Maria Magdalena i syn ich Judasz. I ludzie w to wierzą. Nie daj się otumanić. Nie daj się otumanić nawet najwyższym autorytetom duchownym, jeśli to nie jest zgodne z Pismem Świętym. Bo duchowni tamtych czasów twierdzili, że uczniowie ukradli Pana Jezusa. Inni, uczeni z kolei, tak jak ten, nazwiska którego powtarzać nawet nie zamierzam, dowodził, że to jest grób Pana Jezusa, to jest, są kości Marii Magdaleny i ich syna Judasza. Wierutne kłamstwa, diabelski podstęp, a jednak ludzie w to wierzą. A czy ty wierzysz, że Jezus zmartwychwstał? Czy to jest ważne, żebyśmy wierzyli, że Jezus zmartwychwstał? Tak, to jest bardzo ważne. Bez wiary w zmartwychwstanie Jezusa nie ma pełni zbawienia, nie ma w ogóle zbawienia. Bo posłuchajcie, co powiedział apostoł Paweł, gdy pisał list do Koryntian. Gdy pisał list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, w którym rozwodzi się, tłumaczy zmartwychwstanie, napisał tak. Napisał w ten oto sposób. Najpierw chcę zauważyć, a jednak, wiersz 20, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. Wbrew tym wszystkim bredniom uczonych i duchownych, Chrystus zmartwychwstał, a jednak zmartwychwstał. A potem wcześniej twierdzi, że jeśli nie wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał, wiersz 17, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. A jeśli jesteśmy w naszych grzechach, nie ma dla nas ratunku, potępienie i to wszystko. Chyba że przyjmiemy zmartwychwstałego Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela. A więc Pan Jezus wszystkich chciał przekonać o swoim zmartwychwstaniu. I był nawet taki człowiek, może podobny do niektórych z nas, który powiedział, hola, hola, chwileczkę, chwileczkę. Jeśli nie ujrzę jego ran i jeśli nie włożę moich palców w jego rany, to nie uwierzę. Niewierny Tomaszu, jeśli nie wierzysz w zmartwychwstanie Pana Jezusa, mam dla ciebie mimo wszystko radosną wieść. Bo choć Tomasz był niewierny, Pan Jezus nie powiedział uczniom, odpędźcie, wypędźcie, odłączcie się od tego niewiernego Tomasza. Nie, nie. Po 8 dniach Pan Jezus podchodzi do tego wątpiącego człowieka i mówi, Tomaszu, włóż palce w mój bok i nie bądź niewierzący, ale wierz. Ja podziwiam miłość Chrystusa, bo ja na jego miejscu pewnie bym się obraził na tego Tomasza. W niejednym kościele by na niego postawili krzyżyk. Ale popatrzcie, Chrystus nie odrzuca żadnego człowieka, nawet tego powątpiewającego Tomasza, nawet ciebie. Choć powątpiewasz być może w jego zmartwychwstanie, on nie odrzuca. Mało, on chce się tobie objawić, pokazać ci, że jego zmartwychwstanie jest faktem. W jaki sposób to się może stać? Jeśli doświadczysz jego miłości, wtedy nie będziesz ani na chwilę wątpił w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ja mogę poświadczyć.
Byłem przy jego grobie. Spotkałem tam napis, nie ma go tu, on zmartwychwstał. Ale chciałbym jeszcze na moment do Tomasza. Powiesz, ale ja nie dotykam ciała Pana Jezusa, ja nie mam możliwości, aby włożyć palce w jego bok i dotknąć jego ciała. Nie mam takich możliwości, dlatego nie wymagaj ode mnie, żebym ja wierzył, ponieważ ja jestem realistą, ja wierzę tylko w to, czego dotkną moje ręce, ja wierzę tylko w to, co widzą moje oczy, ja wierzę tylko to, co dyktują mi moje zmysły. Ale tam, na koniec tego fragmentu, kiedy Jezus ukazał się Tomaszowi, jest wspaniałe stwierdzenie. Błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, ale uwierzyli. Jeśli wierzysz, jesteś błogosławioną kobietą. Jeśli wierzysz, jesteś błogosławionym mężczyzną, ponieważ kierujesz się nie zmysłami swojego ciała, które są zwodnicze, ale kierujesz się wiarą. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czy wierzysz, choć nigdy nie byłeś przy pustym grobie w Jerozolimie, że Jezus zmartwychwstał? Czy wierzysz, choć nie dotykałeś Jego ciała, że Jezus zmartwychwstał? Jeśli tak, poczytuj sobie to za przywilej, ponieważ jesteś błogosławionym człowiekiem. Halleluja. I to jest ten pierwszy fakt, którego Jezus tak usilnie chciał nauczyć swoich uczniów, aby w to wierzyli. Kolejny fakt, którego Jezus chciał nauczyć swoich uczniów, o nim tylko wspomnę, bo czas jest nieubłagany, to ten, iż wziął ich po swoim zmartwychwstaniu na takie osobne miejsce do Galilei, na górę wysoką, ona nie jest wymieniona z nazwy. Bibliści powiadają, że to mogła być góra Tabor, mniejsza o to, ale wziął ich tam na górę wysoką po to, żeby im pewne prawdy na osobności, w ciszy, z dala od ludzi przekazać. To jest także wielce pouczające. Jeśli chcesz mieć taką bliską, realną społeczność z Bogiem, jeśli chcesz słyszeć Jego cichy szept do twojego serca, szukaj sobie takiego miejsca odizolowanego. Pan Jezus powiedział kiedyś, jeśli chcesz rozmawiać z Bogiem i chcesz słyszeć Jego głos, wejdź do komory i zamknij drzwi za sobą. Zwróćcie uwagę. Wróg, który jest Panem tego świata, robi wszystko, żeby nas rozerwać, żeby nam uniemożliwić skupienie się. Hałas, hałas, hałas na ulicy, hałas w domu, hałas w parku. Niektórzy nie mogą żyć bez tego hałasu. A Pan Jezus wziął swoich uczniów na osobność. Jeśli chcesz wiedzieć, słyszeć, rozmawiać z Nim, szukaj takiej możliwości. Znajdź sobie takie miejsce. I oto tam na osobności Pan Jezus im przekazał także pewne prawdy. Nie o wszystkich będę mówił, na jedno zwrócę uwagę. Pan Jezus chciał, aby wreszcie i po wsze czasy zrozumieli oni i my także ich naśladowcy, że dana mu jest wszelka moc na niebie. Na niebie to wierzymy. Prawda? Tak, jeśli chodzi o niebo, to nie mamy żadnych problemów z uwierzeniem, że dana mu jest tam na niebie wszelka moc. Ale na ziemi? Przecież wszystko jest nie tak, jak my byśmy się tego spodziewali. Przecież idzie wszystko nie tak, jak ja bym tego chciał, a więc gdzież jest ta Jego moc na ziemi? Ja myślę, kochani, dalej już następnych rzeczy nie będę mówił, ale myślę, że jednym z takich, który pamiętał tamtą wypowiedź Pana Jezusa, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, był jego umiłowany uczeń, Jan. Jak długo on wierzył w to, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi? Przypuszczam, że tak długo, dopóki nie zetknął się z doświadczeniami. Wierzył, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, dopóki nie został wskazany na zesłanie na bezludną wyspę, wyspę Patmos. A gdy znalazł się na bezludnej wyspie Patmos, straszliwie doświadczony,
a jednocześnie świadomy tego, że to, przy czym pracował, o czymś, nad czym się trudził, zbory, które zakładał, to wszystko się rozsypało. Bo straszliwe prześladowanie cesarzy rzymskich spowodowało, że zbory się rozproszyły, przestały istnieć. A przecież temu on poświęcił całe swoje życie. A teraz, mając lat już ponad 90, dogorywa tutaj na bezludnej wyspie. No i gdzież jest ten, który jeszcze tak niedawno mówił, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi? Gdzież on jest? Powiecie, no co, o czym ty mówisz? Wiem, o czym mówię. Mówię o tym, że kiedy nam się we wszystkim dobrze powodzi, o, to żaden problem, wierzyć, że dana mu jest wszelka moc, zwłaszcza na niebie. Ale gdy zacznie się sytuacja w naszym życiu komplikować, gdy następują powikłania w małżeństwie, gdy następują jakieś rezonanse, jakieś turbulencje w rodzinie, gdy na przykład dzieci stają się krąbne, nieposłuszne, albo zapadają na jakąś chorobę, albo jeszcze coś innego się dzieje, albo tak jak to często mówimy, grunt pod naszymi nogami się osypuje. W biznesie nie idzie tak, jak iść powinno, wszystko się sypie, nie możemy związać końca z końcem. Czy nie rozpraszamy się wtedy? Czy nie myślimy wtedy, co zrobić, jak zrobić? Czy lęk i strach nie napawa naszej duszy? Powiedzcie mi sami, może to ja jestem tylko takim nienormalnym oryginałem. Może to ja tylko dopuszczam myśli, których nie powinienem dopuścić. Ale przypuszczam, że i Jan coś z tego przeżywał. Bo gdyby nie, to Jezus by mu nie oświadczył. Janie, nie bój się. Gdyby Jan się nie bał, to daremne byłoby to stwierdzenie, nie bój się. Bo po co, skoro on się nie boi? Skoro on stoi odważnie, z wyprostowanymi piersiami, z podniesionymi rękami, to nie byłoby sensu mówić, nie bój się. Ale to oznacza, że choć słyszał tam na górze, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, gdy przyszło to okrutne prześladowanie, to okrutne doświadczenie, które dotykało jego rodzinę, bo przecież został od niej oddzielony, które dotykało dalej społeczność, kościół, zbór, który się rozproszył z powodu prześladowania, to miał on prawo jako człowiek dopuścić lęk czy nie? No nie, nie zgrywajmy się. Myślę, że lepiej jest być przed Bogiem szczerym, niż zgrywać bohatera, kiedy się dzieje zupełnie inaczej, niż my to pokazujemy. Myślę, że lepiej jest być szczerym przed Bogiem. Może Jan tego nie wypowiadał, bo komu miał o tym mówić, skoro był samotny na bezludnej wyspie. Z kim miał dzielić swoją radość i smutek? Ale już Pan Jezus, gdy wchodził do ogrodu, do ogrójca, którym i miał przy sobie swoich uczniów, mówi, lęka się i trwoży się moja dusza. W moim przekonaniu jest czymś normalnym, bo jesteśmy ludźmi, mieszkamy w ciele. Jesteśmy ludźmi, mieszkamy w ciele, jeśli dopada nas od czasu do czasu lęk, obawa, niepewność. To jest normalne chyba. Skoro Jezus to przeżywał, nie mówcie, że apostoł Paweł nie przeżywał. Musiał to także przeżywać Jan, będąc samotnym na bezludnej wyspie Patmos. A powodów, aby się lękać, mamy tak wiele. Kiedy dzieci są małe, lękamy się, czy będą wierzące. No może nie lękamy się w ten sposób, ale gdzieś tam to pytanie powstaje. Gdy dobiegamy w sędziwości do końca, wierzymy, że będziemy mieć życie wieczne, ale trochę się lękamy, jak to będzie, kiedy będziemy musieli oddać ostatnie tchnienie. Jak to będzie? Co to będzie? Jak to wygląda? No, przykro mi, ale nikt nie potrafi nam powiedzieć. Z tych, którzy już umarli, nie mogą przyjść i powiedzieć, nie martw się chłopie, wszystko będzie dobrze.
No nie wiemy, to jest niepewne. To znaczy jest tu jakiś znak zapytania. I nie mówcie mi, że o tym nie myślicie. Może ci młodzi to nawet by było źle, jakby myśleli. Ale my, seniorzy, mamy prawo o tym myśleć. I mamy się prawo nad tym zastanawiać, jak to będzie. Tak, tak, wieczność nas czeka. Ale jak przejście z doczesności do wieczności wygląda? Nie zastanawiamy się nad tym. Nie wiem, czy to jest dobrze, jeśli się nad tym nie zastanawiamy. Myślę, że to jest dobrze, jeśli się nad tym zastanawiamy, bo to też powoduje, że dążymy do uświęcenia, aby się to odbyło w sposób błogosławiony. A więc Jan musiał coś z tego przeżywać. Chociaż wiedział. Wiedział, że Jezusowi dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I oto zjawia się na tej bezludnej wyspie ktoś, kto mu przypomina coś bardzo ważnego. Przede wszystkim mówi do niego: nie bój się. Nie bój się. Nie lękaj się. Ja chciałbym to słowo dzisiaj parafrazując urealnić, odnieść to do każdego z was, do siebie samego, do nas wszystkich. Moi kochani, czego się lękaliście jeszcze idąc tutaj? Czego się lękaliście jeszcze w momencie, kiedy szliście tutaj? Albo wczoraj wieczorem? Albo przedwczoraj? Czego się lękaliście? Niech każdy z nas odpowie sam na to pytanie, bo powiedzmy, pytania, które wy sobie zadajecie, wcale nie muszą być moimi pytaniami. A moje pytania nie muszą być waszymi pytaniami. Bo każdy z nas idzie jakąś własną ścieżką i losem swoim jest skierowany. Ale z różnych powodów te pytania się mogą pojawiać. A pytania, jeśli nie mają odpowiedzi, mogą powodować zaniepokojenie i lęk. Z takiego czy z innego powodu zatrwożony być może był twój umysł, jest twoje serce. Niech mi wolno będzie stanąć przed wami i powiedzieć: bracia i siostry, nie lękajcie się. Nie bójcie się. Nie ze względu na mnie. Ze względu na tego, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. No, to jest naprawdę coś bardzo interesującego. Warto by to było także kiedyś zaakcentować. Być może ktoś z nas, kto niedokładnie zna Pismo Święte, mógłby zapytać: no dobrze, dobrze, a w takim razie powiedz mi, gdzież jest ten, gdzie on przebywa, ten, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi? Gdzie on przebywa? Gdzie on jest? W którym miejscu możemy go my w XXI wieku zlokalizować? Dokąd się udać, aby go znaleźć, aby go spotkać? Ja wiem, że to niektórzy rozumią tak, że muszą się udawać na pielgrzymkę tam, albo tam, albo tam, albo tam. Ale tak prawdę mówiąc, gdybyśmy od początku analizowali ten tekst, który czytalibyśmy, to zauważylibyście, co zauważylibyście? Że Jan, gdy usłyszał ten potężny głos trąby za sobą i gdy się odwrócił, zobaczył Chrystusa. To prawda. Zobaczył Go. I ktoś słusznie powiedział: zobaczył Go takim, jakiego nigdy nikt nie namalował ani nie wyrzeźbił. Artyści większego lub mniejszego kalibru różne postacie Chrystusa malowali, rzeźbili. Jedna figura do drugiej jest zupełnie niepodobna. Jeden obraz zupełnie do niego drugiego niepodobny. Na jednym z brodą, na drugim bez brody. Należałoby sobie więc zadać pytanie: no to który wreszcie jest tym prawdziwym? Ten czy ten? Ten czy tamten? Ale muszę wam powiedzieć, że tego obrazu, tego Chrystusa, takiego Chrystusa, jakiego Jan zobaczył na wyspie Patmos, żaden artysta nie wymalował. Dlaczego? Bo tu się Janowi przedstawia Chrystus triumfujący, zwycięski. Przedstawia mu się takim, jakim jest. Nie ten wiszący na krzyżu, choć to wiele razy podkreślałem,
choć tam rzeczywiście on był, nie ten leżący w grobie, no ciągle go do grobu kładą, choć go tam już od 2000 lat temu nie ma, ani nie ten, zmartwychwstały, żyjący, którego oczy są jak płomienie ognia, a stopy jak stopy złosiądzu. I niech mi to ktoś narysuje, niech mi to ktoś wyrzeźbi. Nikt. Dlatego żaden artysta nie podejmuje się na przedstawienia obrazu tego właśnie Jezusa. Ale to jeszcze raz dowodzi, że jest on kimś nie do ogarnięcia. Że jest on kimś nie do opisania. Jan miał problem z opisaniem go, bo tego, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, opisać ani przedstawić się nie da. Wszystko, cokolwiek byśmy chcieli zrobić, to jest ograniczanie. To jest ograniczanie go, a jemu dana jest, kochani, wszelka moc na niebie i na ziemi. No i dalej zakończmy ten temat. Gdy się Jan obrócił, zobaczył go. Zobaczył go. Powiem ci tak. Odwróć swoje oczy od codzienności. Odwróć swoje oczy od kryzysu, jaki przeżywasz. Odwróć swoje oczy od problemu, który cię otacza. Tak jak pisze list do Hebrajczyków, złóż z siebie wszelki ciężar. Bo jeśli tego nie zrobisz, jeśli się nie odwrócisz, będziesz stale widział tylko problem i problem i problem i problem i problem. I kryzys, i kryzys, i kryzys, i nieszczęście, i nieszczęście. Stale to będzie przed twoimi oczami. Obróć się. Po co? Po to, żeby go zobaczyć. Jan się odwrócił. I kogo zobaczył? Już go przedstawiałem. Chrystusa zwycięskiego, zmartwychwzbudzonego, pełnego mocy i chwały. Jeśli będziesz ciągle patrzył na swoje problemy, na swoje kryzysy i tak dalej, zmarniejesz. Zmarniejesz duchowo. I tym swoimi kryzysami, kryzysikami, które diabeł ci będzie podstawiał ciągle, ciągle przed twoje stopy, ograniczysz Pana Jezusa. Bracia i siostry, Chrystusie Panu, czas, abyśmy się odwrócili od tego, co przygniata nasze życie, a spojrzeli na Niego, zmartwychwstałego, zwycięskiego, triumfującego. Powiada, klucze piekła są w moim ręku, klucze śmierci są w moim ręku. Apostoł Paweł powiada, że Bóg wywyższył Jezusa Chrystusa i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie stworzenie, wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Tak, takim go zobaczył, ale pozostaje ciągle brak odpowiedzi na pytanie, gdzie go zobaczył. W Medjugorje? W Częstochowie? W Rzymie? Gdzie go zobaczył? Gdzie go zobaczył? A dobrze było, żebyście sobie sami na to pytanie odpowiedzieli. Ale dla ułatwienia podam, że zobaczył go i go w kościele, w zborach. W zborze w Efezie go zobaczył, w zborze w Pergamie go zobaczył, w zborze w Filadelfii go zobaczył. Bo on jest wierny temu, co powiedział, gdzie dwóch albo trzech zebranych w moim imieniu, tam ja jestem pośród nich. A ja dodam, w zborze w Ustroniu go zobaczył. Halleluja. I teraz pomyśl, jak wiele tracisz, jeśli omijasz społeczność z tymi, wśród których on przebywa. Tracisz czy nie tracisz? Ja tracę, jeśli mi się uda ominąć społeczność z dziećmi Bożymi. Dlatego kiedykolwiek Kościół się gromadzi, pamiętaj, biegnij tam. Jedź, pozwalam ci przekroczyć 5 kilometrów więcej ponad limit. A gdy cię policja zapyta, panie, dokąd pan tak śpieszy? Do społeczności z Chrystusem Jezusem. Zostawię cię w spokoju.
A jeśli co najwyżej mandat zapłacisz, tylko z mandatem do mnie nie przychodź. Ale ileż tracimy, rezygnując ze społeczności z Nim? Niech Pan nam też to uzmysłowi. Niech Pan nam też to poświadcza w naszym duchu bezustannie i bezustannie. I niech to jest treścią naszych wypowiedzi. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Zmartwychwstał nasz Pan. Śmierć go nie ogarnęła, grób go nie zatrzymał. Zmartwychwstał, pełen mocy i chwały. Zmartwychwstały Chrystus jest wśród swojego ludu. Bo On powiedział, będę z wami aż do skończenia świata. Póki świat istnieje, On jest wśród tych, którzy w Jego imieniu się zgromadzają. Niech was Pan, kochani, błogosławi. Amen.